Dzień dobry. Szanowni Państwo, cieszę się, że mam przyjemność spotkać się z Państwem po raz drugi. W dzisiejszym odcinku, zgodnie z zapowiedziami, porozmawiamy o problemach, które są związane z płynem AdBlue. To jest bohater naszego dzisiejszego odcinka. Wygląda całkiem niewinnie, ale niestety problemy, które są z nim związane obecnie, mogą naprawdę zatrząść nie tylko całą branżą motoryzacyjną, nie tylko użytkownikami samochodów, ale nawet tym, co tutaj mamy za oknem, a zatem całym transportem, całą logistyką. A kiedy siądzie logistyka, no to siądzie wszystko. I teraz powiem, na czym polegają te problemy. Problem pierwszy. Bardzo duża zwyżka cen płynu AdBlue. Jeszcze rok temu takie oto litrowe opakowanie płynu AdBlue można było kupić za około 3 zł. Teraz, tydzień temu, za to litrowe opakowanie płynu AdBlue musiałem zapłacić 8,30 zł. To jest 3 razy tyle. Samochód z silnikiem diesla, spełniający normę Euro 6 i wyposażony w układ selektywnej redukcji katalitycznej SCR, zużywa teoretycznie niewiele płynu AdBlue. Liczy się to procentowo, zazwyczaj jest to od 5 do 7% zużytego paliwa. Tak było obiecywane. W praktyce okazało się, że po aktualizacji oprogramowania w tych dieslach zużycie AdBlue wzrosło. Kiedy teraz tak znacząco, trzykrotnie wzrosły ceny AdBlue, no, do tego jeszcze wzrosły ceny oleju napędowego, no to niestety wzrosły ceny eksploatacji pojazdów. Nie tylko pojazdów prywatnych, bo przecież wzrosły ceny także transportu, logistyki, wzrosną ceny pracy w rolnictwie, a przecież silniki diesla są wykorzystywane w szeregu rzeczy, bo również w różnych zakładach pracy do napędu różnych generatorów. To jest pierwszy problem. Drugi problem powodowany przez naszego małego bohatera jest dużo, dużo gorszy. Tym problemem są braki płynu AdBlue na rynku. Płyn AdBlue jest coraz trudniej kupić. Niebawem może go zabraknąć na rynku. Co się stanie, jeśli płynu AdBlue zabraknie? No, wie to każdy, kto ma samochód z silnikiem diesla, który wykorzystuje płyn AdBlue. Jeżeli nie zostanie uzupełniony poziom płynu AdBlue w silniku, pomimo ostrzeżeń na desce rozdzielczej, komputer sterujący pracą jednostki napędowej zmniejszy moc silnika nawet o 40%. Jeżeli dalej, pomimo tego, nie zostanie uzupełniony poziom płynu AdBlue, silnika nie da się uruchomić. Samochód stoi. Przez to właśnie, że nie ma AdBlue. I teraz najważniejsze, co się dzieje, że do tej pory nie było z tym problemu, a teraz nagle zaczęły się zwyżki cenowe i nagle tego płynu brakuje. Bo wszystko jest związane z jedną rzeczą, a tą rzeczą jest gaz, a dokładnie metan. Do wyprodukowania 1 litra płynu AdBlue potrzeba 1 kg, czy 1 litr gazu, dokładnie metanu. W ostatnim czasie, w ciągu ostatnich kilku miesięcy, ceny gazu w Europie wzrosły o ponad 170%. To tłumaczy, skąd zwyżka cen. Płyn AdBlue jest produkowany w Polsce, między innymi przez polską grupę azotową, mam nadzieję, że nie pomyliłem nazwy. Firma ta obiecała, że będzie produkować dalej AdBlue, ale nie wykluczyła, że ceny wzrosną. No niestety, jesteśmy świadkami tego, że wzrosły. Ponieważ nie chcę mówić samych złych rzeczy o AdBlue, no to chciałbym powiedzieć o nim chociaż jedną bardzo dobrą rzecz. Przede wszystkim działa. Doskonale działa. Płyn AdBlue jest wykorzystywany, tak jak powiedziałem wcześniej, w układzie selektywnej redukcji katalitycznej SCR. Układ ten składa się z dodatkowego zbiornika, który jest zamontowany z tyłu samochodu, z pompy wykonanej z tworzywa sztucznego, przewodów, wtryskiwacza, mieszalnika i katalizatora układu SCR. No i jak działa nasz płyn?
Płyn jest wtryskiwany do tak zwanego mieszalnika, gdzie miesza się ze spalinami. Następnie spaliny wymieszane z płynem AdBlue trafiają do katalizatora układu selektywnej redukcji katalitycznej. Tam zachodzą reakcje chemiczne. W ramach tych reakcji chemicznych najbardziej szkodliwe składniki spalin, czyli tlenki azotów, są rozbijane na neutralny azot i na parę wodną. Układ SCR jest bardzo, bardzo skuteczny. Potrafi wyeliminować do 90% szkodliwych tlenków azotu. Jeszcze powiem, z czego składa się płyn AdBlue? W zasadzie składa się tylko z dwóch składników. 37,5% mocznika pozyskiwanego z amoniaku i 67,5% wody zdemineralizowanej. Mam okazję, muszę Państwa ostrzec przed dwoma ważnymi problemami, które wiążą się z eksploatacją tego płynu. Jeżeli Państwo będziecie tymi szczęśliwcami, którym uda się kupić płyn AdBlue i będziecie mogli jeździć, to musicie pamiętać o dwóch rzeczach. Rzecz pierwsza. AdBlue jest bardzo, bardzo korozyjny. Dlatego, jeżeli Państwo uzupełniacie poziom płynu AdBlue w samochodzie, uważajcie, róbcie to ostrożnie, tak żeby nie nalać płynu AdBlue na karoserię samochodu. Dlatego też właśnie, tak jak wspomniałem wcześniej, pompa do pompowania płynu AdBlue jest wykonana z tworzywa. Druga sprawa. Musicie Państwo pamiętać o tym, że płyn AdBlue jest nieodporny na silny mróz. Płyn AdBlue krystalizuje w temperaturze minus 11,5 stopnia. Jeżeli zatem w trakcie zimy przyjdą takie chłodne dni, musicie Państwo ochronić auto przed mrozem, chociażby trzymając je w garażu. Jeżeli płyn AdBlue skrystalizuje w układzie SCR, po pierwsze zapcha zbiornik, po drugie zapcha przewody, ale co najgorsze, może uszkodzić tą wspomnianą wcześniej pompę z tworzywa sztucznego. Jest z tworzywa sztucznego, bo płyn jest korozyjny. Ta pompa jest bardzo, bardzo droga. Ta pompa kosztuje kilka tysięcy złotych. Podsumowując, drodzy Państwo, obecny czas to nie jest dobry czas na kupowanie nowego samochodu. I to się prawdopodobnie nie zmieni nie przez rok, ale myślę, że przez co najmniej 3 lata. Na samochód trzeba długo czekać. Nie wiadomo, czy ten samochód nowy, jeśli Państwo kupicie, czy doczekacie się go za rok. Jeżeli nawet kupicie sobie fajnego diesla, nowego diesla, który mało pali, to może być unieruchomiony, bo znowu zabraknie Wam płynu AdBlue. Takie jest moje zdanie. To nie jest dobry czas na kupowanie nowego auta. Jeżeli Państwo zdecydujecie się na kupno auta używanego, standardowo zapraszamy do skorzystania z usług 250 specjalistów, którzy pracują w całej Polsce, którzy dokładnie sprawdzą każde auto przed zakupem, tak żeby Państwo byli z zakupu zadowoleni. Do następnego spotkania, w którym odpowiemy tym razem na dosyć fajne i podchwytliwe pytanie. Czy warto kupić auto, które ma mechanik? Czy warto wzorować się na tym, żeby kupić taki samochód, jaki ma nasz mechanik? Do zobaczenia w następnym odcinku. Dziękuję.